Cześć, znowu ja. Ten sam dzień kręcenia, także dlatego w tych samych kciukach, w tym samym miejscu i tym samym kadrem. Kolejna przesyłka, tu razem z sklepu gamiko.pl. Co w środku? Znów jakieś elementy do planszówek, do ich swinga, plus jakieś tam koszulki i tak dalej. Zaraz zacznijcie sami. No, więc zaraz zobaczymy, co w tej przesyłce. Klasycznie przepraszam za wszystkie odgłosy na dworze, ale korzystając, że jest ciepło i końcówka lata, też kalendarzowego jeszcze miesiąc, to kręcę na dworze, korzystając z ładnej pogody. Kolejna część spóźnionego prezentu urodzinowego, plus dużo po prostu rzeczy dla mnie jako do planszówek, osłony, karty, tak dalej. Czekałem, jak będę zamawiał, po prostu, że zamówić kilka takich rzeczy naraz. Tak wspominałem, karty, to w ogóle na bok odkładam od razu. Karty. Sprawdźcie ilość. Koszulki, kartą dziękujemy. I tu mamy dodatki do gry figurkowej X-Wing. Jest to myśliwiec TIE First Order, czyli nowego porządku z najnowszych Gwiezdnych Wojen, co widać po naklejce. I X-Wing T-70, czyli nowy X-Wing nowej generacji z nowych filmów. Jako że podstawkę już nową widzieliście, stwierdziłem, że tego mi w sumie brakuje w kolekcji. Żeby móc fajne oddziały jeszcze większe potworzyć podstawowych tych pojazdów. Jak ja nie lubię tych zgrzewanych opakowań. Jest tak ciężko czegoś nie poniszczyć, wyciągając. Z drugiej strony łatwo pakować dla tych, którzy się tym zajmują, ale... O, co ciekawe, logo Disneya się pojawiło z tyłu, jako że nowe filmy są związane z Disneyem, no i Gwiezdne Wojny jako marka zostały przez Lucasa sprzedane za ponad 4 miliardy dolarów Disneyowi. Z czego wszystko praktycznie przekazał na fundacje dobroczynne, także spoko. Nie rozerwę niczego. To nie jest jakiś ludzki sposób na odtyłkowanie tego, ale ja go nie znam. Dobra, to nie trzeba. Nowa figurka. To dla mnie lista manewrów. Też sobie zbieram. Co tu mamy? W tym zestawie dodatkowym. No, przycięłem się trochę plastikiem, spoko, będę krwawił do końca. Oprócz klasycznie diala z manewrami i podstawek pod figurki mamy 5 kart drobnego rozszerzenia i 4 karty pojazdu. Natomiast teraz spróbujemy może innej taktyki odpudełkowania tego. Powiedzmy bardziej dłuższej. No i chyba jest chyba sposób skuteczniejszy. Chociaż też coś się blokuje, ale no ale jest. No i tutaj mamy pierwszego porządku pojazd. Czy nowego porządku? Właśnie nie pamiętam, jak się w polsku tłumaczymy. First Order po angielsku. Znowu dial, znowu podstawki pod plastiki i dodatkowo tym razem mamy 2 małe karty rozszerzeń i 6 kart statków. To w sumie będzie tyle. Jeżeli ktoś z nas nie grał jeszcze w X-Winga, to serdecznie polecam. Jest to świetna gra i dla casuali, i dla ludzi, którzy lubią jeździć po turniejach. Dzięki.